Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kończymy tydzień z Phantomem 4 Pro V2. Jest to jeden z najbardziej profesjonalnych dronów konsumenckich, jakie możemy spotkać. Z tego względu, że ma mechaniczną migawkę i ma rozdzielczość 4K przy 50 klatkach na sekundę. Czas lotu, jaki tutaj doświadczyłem, pół godziny. Fantastyczne cechy, które posiada, to przede wszystkim bardzo stabilny lot, sensory ze wszystkich stron, czyli mamy sensory zarówno z przodu, jak i z tyłu, z prawej i z lewej strony. Dzięki temu możemy spokojnie latać blisko wszelakich przeszkód i jesteśmy bezpieczni. Oczywiście na to trzeba uważać, bo w różnych warunkach oświetleniowych różnie się te sensory sprawują. Na przykład jak jest mało światła, możemy mieć z tym kłopot. Śmigła ma też już w tej chwili tak zwane low noise, czyli ciche śmigła, nie hałasuje, nie przeszkadza ludziom. Tak jak mówiłem, pół godziny lotu. To, co doświadczyłem jeszcze wspaniałego, ma przełączenie na tryb position, czyli sygnał z satelit, ale jeżeli sygnał z satelit jest bardzo słaby, na przykład latamy, nie wiem, w hali powiedzmy, chcemy dokonać inspekcji pod mostem, pod wiaduktem, wtedy można przełączyć w tryb ATTI, gdzie on opiera się na sygnałach albo z samych czujników, albo z żyroskopu, czy z barometru. I nowe modele typu Mavic już nie mają tej funkcjonalności przełączenia w tryb ATTI, a Phantom jeszcze ma. I to jest ostatni model, najwyższy model z serii Phantomów. W tej chwili nie są już produkowane. Mamy też informację, że prawdopodobnie ramiona nie będą już takie rozkładane na stałe, tylko w nowych dronach już wszystkie ramiona będą właśnie składane. Mamy też tutaj kodek 265, o tym zapomniałem powiedzieć. Wspaniały kodek, który można już wykorzystywać do profesjonalnych produkcji, dla telewizji na przykład. Mamy też możliwość w trybie płaskim nagrywania wideo, czyli w trybie D-Log. Dzięki temu mamy bardzo dobry zakres dynamiczny, nawet dochodzący do 14 stopni, gdzie przy przeciętnym czy obiektywie jest to 9. Słuchajcie, w ciągu tygodnia odbyłem tym Phantomem lotów około 8-10 mniej więcej i muszę powiedzieć tak, przede wszystkim jest bardzo praktyczny i ma szybki setup. W stosunku do Inspire'a, którego rozkładam średnio 15 przez 15 minut, montuję kamerę X5 i tak dalej, to naprawdę Phantom jest szybki, jeżeli chodzi o setup, a jednocześnie jakość jest, no, można powiedzieć, prawie, no, dość podobna. I słuchajcie, w wielu przypadkach Inspire 1 niestety nie ma zastosowania ze względu na to, że jest ciasno, jest bardzo dużo przeszkód typu, na przykład, nie wiem, latarnie albo drzewa i tutaj potrzebujemy drona, który ma dobre czujniki. Właśnie w takich sytuacjach Phantom 4 Pro może być jak najbardziej używany. Ja na dniach przygotuję porównanie właśnie obrazka Mavica 2 Pro z Phantomem 4 Pro i to porównanie takie dość drobiazgowe znajdzie się w kursie dotyczącym Mavica 2 Pro. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pod filmem ten link umieszczę. To powinno się znaleźć, myślę, około środy tej najbliższej, która teraz będzie. Natomiast mogę powiedzieć, że Phantom 4 Pro, no, na pewno jest godny uwagi i ciągle ten model, pomimo że już jest dość wiekowy, ta wersja druga jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja z niej jestem mega zadowolony i naprawdę jestem zaskoczony tak dobrą jakością. Fantastyczny dron. Polecam wszystkim, którzy nie są przekonani na przykład do Mavików, żeby sobie spróbowali Phantoma 4 Pro V2, albo przynajmniej, żeby polatali nim. I to są moje odczucia z tego tygodnia. Bardzo dziękuję Markowi za wypożyczenie tego drona na cały tydzień. On dzisiaj przyjechał tutaj na zamek do Będzina, aż z Rzeszowa. Wstał rano o 5, żeby zrobić przepiękny film, który pewnie ukaże się na dniach. Także serdeczne dzięki dla Marka, podziękowania za wypożyczenie. Dziękuję również pani operator, która dzisiaj tu mi pomaga i życzę wszystkiego dobrego, a także miłego dnia.